Witam serdecznie, drogie lewki, na czytaniu tygodniowym. Już zbieram karty. Niestety, tak już czytam, tylko odcinam filmiki, słuchajcie. Bo późno, króca bomba, mało czasu, króca bomba. A jeszcze dzisiaj troszkę na działaczce, dopiero wróciłam niedawno. I tak tylko łapki umyłam i heja. Nawet kota nie nakarmiłam, mojego łobuza małego. Znaczy kotów. Jak skończę, to pójdę dom stworzenia jeść. Co my teraz mamy? Boże, był lewek, teraz są panienki. Ekstra. Co dla po ciebie, panienko? Jak już tu energię dla ciebie? Co musisz przeciąć? Co musisz przeciąć? Dobra. Co musisz przeciąć? Ok. Tu jest perspektywa. O czym nie wiesz, że odpoczynek. Ok. Słuchajcie, ok. Dobra. Pierwsze karty takie wyszły. Słuchajcie, wiele panienek. Przyjdzie wam, nie wiem, jakaś kontuzja, coś tam się zadziewa. Czy jest jakiś odpoczynek, słuchajcie, czy postanowicie z czymś zerwać, rzucić pracę totalnie, czy iść na zwolnienie, czy będziecie zmuszone iść na zwolnienie, czy będziecie chciało się to jest taka totalna reorganizacja, słuchajcie, w życiu. Totalna. Takie ja pierdziu, ja tego nie chcę. Ja nie chcę skąpić. Koniec skąpienia. Ile ja w życiu, czy na emocje, słuchajcie, czy jak to się mówi, na życie zawodowe, ale przestajecie walczyć. Macie kasę, macie jakiś tam zasób pieniążków. On jest. Po co ja będę walczyła? O co ja się będę zabijała? Ja po coś sobie pojadę. Ja sobie coś chcę stworzyć. Ja chcę siebie stworzyć. Być może chcę wyjechać, ale chcę siebie stworzyć. Ja nie chcę więcej być zubożała, nie chcę być zubożały i ja chcę powalczyć tylko i wyłącznie o siebie. I tutaj tak naprawdę wiele z was albo jest na zwolnieniu, albo idzie na zwolnienie, słuchajcie, być może będzie musiało, jak nie chce, no bo było zubożałe w jakiś tam sposób, ale myślę, że to będą takie dokonanie takiego bardziej zdroworozsądkowego, słuchajcie, wyboru, bo jest koło fortuny. Słuchajcie, co by się nie zadziało, drogie panienki, nawet gdyby, jak to się mówi, noga się potknęła i spadłabym ze schodów, tak jak to tam się mówi, że gdzieś tam się podwinęła noga i coś się zadziewa, no to jest koło fortuny, nic bardzo złego się nie dzieje, prócz jakiejś tam, słuchajcie, kontuzji. Natomiast jest, najbardziej mi się rzuca tutaj zdrowotnie, że coś tam się zadziewa, że trzeba iść, czy zostajecie na zwolnieniu, czy postanawiacie po prostu zostać na zwolnieniu, czy postanawiacie odpocząć, zostawić, rzucić wszystko i mówić, ja pierdziu, ja po prostu mam dosyć, bo ja się w coś uwikłałam, ja muszę coś stworzyć, ja muszę z tym coś zrobić i zbieracie pięknie energię, słuchajcie, tworzycie się, wchodzicie w nowe coś. Ja nie wiem, czy chodzi o pieniążki, bo to jest piękna energia, słuchajcie, panny, szóstka denarów, trójka denarów, dziesiątka denarów, słuchajcie, koło fortuny, rydwan, czyli to są piękne karty tak naprawdę, drogie panienki, tylko kwestia jest tego typu, że przez chwilkę tak jakbyście się czuły w takim potrzasku, że ta dziewiątka, ten chochoł was tak przydusza, ale w końcu mówicie, no dość. No dość, są rzeczy, które mi się należą, ja po prostu to chcę, ja to dostanę i ja się o to nie ma. I słuchajcie, dostajecie bez jakiegoś wielkiego wysiłku, tu nie trzeba walczyć, tu nie trzeba patrzeć. Poza tym, jeżeli, słuchajcie, przychodzą jakieś wiadomości, to na co bardzo, bardzo długo czekałyście, przychodzą wiadomości, to są wiadomości, które niemalże zwalają was z nóg, one są tak bardzo pozytywne, żebyście w życiu nie powiedziały, że to dla tych, które są na przykład, słuchajcie, dla tych, które czekają, nie wiem, na emerytury, na renty, na decyzję, na decyzyjność, tak, renty, czy dostaniecie tą rentę, przeważnie bym powiedziała, że chyba bardziej renty na to, drogie panienki, w tym tygodniu. Wielka szansa, że na koniec tygodnia, te z początku tygodnia jeszcze będą musiały poczekać, ale te z końca tygodnia, które mają, jeżeli macie jakieś, to po prostu coś się przecina, coś się zadziewa, że, moje drogie, dostajecie. Muszę tutaj zakończyć jeszcze, tutaj kartą. Jest słowo, czyli słowo. Bo tak patrzę tutaj na tę, na to śmierci, na tą czwóreczkę, to tak jakby, słuchajcie,
Karty mówiły też, że droga Panno, nie goń za kasą, nie goń tylko za kasą, skup się na uczuciach, skup się na sobie, na stworzeniu siebie tak naprawdę. Ten tydzień temu bardzo mocno sprzyja, bo to jest tak, jakby się rozświetliło coś w główkach, coś byście zobaczyły, dostrzegły w sobie. Przy okazji świat będzie Wam sprzyjał, tylko fortuny, ludzi, świat, wszystko, wszystkie zdarzenia nie powinno się zadziać, moje drogie panienki, źle, a jeżeli nawet się zadzieje, to będzie szybka, dobra diagnoza. Jeżeli coś tam, to szybko ma dobra diagnoza i myślę, że w szczególności będzie chodziło, słuchajcie, o żołądki. Nie wiem, czy będą to woreczki żółciowe, czy będzie to trzustka, no, narządy wewnętrzne, tak? Ogólnie u panienek tutaj narządy wewnętrzne, ale nie bójcie się. No i przede wszystkim sznurujemy buzię w tym tygodniu za mocno, nie krzyczymy, za mocno się nie pienimy. Nic to, słuchajcie, nie daje. Pieniążka, nie ma pieniążek, przychodzi przede wszystkim, nie wiecie o tym, że pieniążek, o którym myślałyście, że będziecie musiały walczyć, przychodzi do Was w tym tygodniu lekką ręką, czyli lekką ręką coś przychodzi do Was bardzo fajnego. Dla tych, które szykują się do podróży, to myślę, że w tym tygodniu nie wyjadą, nigdzie coś się wydarzy takiego, że wyjazdu nie będzie. Tyleż moje panienki kochane, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia na kolejnym czytaniu. Buziaczki, machaj.